także prezentacja poszczególnych etapów przygotowania młodego człowieka do wykonywania rzemiosła wojennego. Pokazana jest również droga, jaką kandydat na mnicha przebywał od przekroczenia furty klasztornej, aż do chwili, gdy stawał się pełnoprawnym członkiem wspólnoty zakonnej. Na festiwalu nie zapomniano oczywiście o rzemieślnikach, którzy dostarczali rolnikom narzędzi, wojownikom broni, zakonnikom przedmiotów liturgicznych, a wszystkim zaś artykułów codziennego użytku i wykwintnych wyrobów. Atmosferę epoki przybliżają inscenizacje historyczne, takie jak Słowiańskie Święto Plonów czy Bitwa o Grudlącki. Tematykę festiwalu przybliżają również wykłady popularno-naukowe, które w klasztorze wygłaszają wybitni historycy, a także okolicznościowa wystawa przygotowana ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Rybnicy.
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie to miejsce godne odwiedzenia nie tylko ze względu na wspaniałą bazę turystyczną i źródło wiedzy przyrodniczo-historycznej, ale przede wszystkim jako punkt wypadowy do jednego z najciekawszych obszarów Wielkopolski.